niedzielę 11 marca w hali sportowej Kotwica w Praszce odbyły się Mistrzostwa Powiatu Oleskiego w tenisie stołowym. W turnieju wystartowało 56 zawodników, którzy rywalizowali w 7 kategoriach wiekowych. Żak dziewczęta, żak chłopcy, młodzik dziewczęta, młodzik chłopcy, kobiety open, mężczyźni do 40 lat oraz mężczyźni powyżej 40 lat. Organizatorem Mistrzostw Powiatu Oleskiego w tenisie stołowym było Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Urząd Miejski w Praszce. Końcowej mistrzostw w kategorii żak dziewczęta pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Zając z Dalachowa, drugie miejsce Natalia Sowa z Odcinka, trzecie miejsce Martyna Matyska z Dalachowa. W kategorii żak chłopcy pierwsze miejsce Maciej Malecha Praszka, drugie miejsce Filip Pecherczyk Praszka, trzecie miejsce Mateusz Zając Dalachów. W kategorii młodzik dziewczęta pierwsze miejsce Dominika Molenda Gana, drugie miejsce Paulina Jachemska Gana, trzecie miejsce Aleksandra Stańczyk Praszka. W kategorii młodzi chłopcy pierwsze miejsce Piotr Wolny Dalachów, drugie miejsce Tomasz Sobieraj Rudniki, trzecie miejsce Konrad Krzanowski Praszka. W kategorii kobiety open pierwsze miejsce Karolina Zając Rudniki, drugie miejsce Paulina Matusiak Dalachów i trzecie miejsce Katarzyna Wiatr Dalachów. Mężczyźni do 40 lat pierwsze miejsce Adam Milde Gorzów Śląski, drugie miejsce Grzegorz Kulik Pawłowice i trzecie miejsce Paweł Stańczyk Praszka. W kategorii mężczyźni powyżej 40 lat pierwsze miejsce Jacek Stańczyk Praszka, drugie miejsce Edmund Olszowy Praszka oraz trzecie miejsce Józef Panek Kozłowice. Puchary i dyplomy wręczali pani Danuta Antas, sekretarz powiatu oleskiego, pani Danuta Janikowska, zastępca burmistrza Praszki oraz pani Monika Nalichowska ze Starostwa Powiatowego w Praszce oraz pan Jacek Pac, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. Turniej sędziowali pan Bogdan Panek oraz Bogdan Ryglewski.